Na targach nauki Ania otrzymała nagrodę w kategorii Najciekawszy projekt. Statuetka, którą dostała, ma kształt ostrosłupa kwadratowego i pokryta jest złotą, błyszczącą folią. Tak wygląda ta figurka. I pytanie brzmi: ile folii zużyto na pokrycie całej statuetki, łącznie z podstawą? Podane są na rysunku niektóre wymiary, chyba nie wszystkie. Chcemy wiedzieć, ile zużyto folii. Wynik mamy podać w centymetrach kwadratowych. Wiadomo zatem, że będzie to pole powierzchni. Zatrzymajcie ten film i sprawdźcie najpierw sami, jak można to obliczyć. Ile folii zużyto, żeby taką statuetkę pokryć w całości? No dobrze. Po kolei. Generalnie, z punktu widzenia matematyki, pytanie brzmi: ile wynosi pole powierzchni całkowitej takiego ostrosłupa? Całkowitej, czyli bocznej, łącznie z podstawą. Podstawy może nie widać, ale ona również jest pokryta folią, więc musimy wziąć ją pod uwagę przy obliczeniach. Okej, okay, niektórzy z Was potrafią pewnie wykonać takie obliczenia, patrząc na ten rysunek, może nawet w pamięci, ale dla pewności, że nic nie pominęliśmy, rozłożymy sobie ten ostrosłup na części i popatrzymy na niego w dwóch wymiarach. Narysujemy tak zwaną siatkę czyli wszystkie ściany ułożymy obok siebie w jednej płaszczyźnie. Wyobraźcie sobie, że ta figurka jest pusta w środku, że jest zrobiona na przykład z kartonu i że rozetniemy ją wzdłuż tej krawędzi, potem wzdłuż tej krawędzi, potem wzdłuż tej i tej. Wzdłuż tych krawędzi, które łączą trójkątne ściany ze sobą. I wyobraźcie sobie, że trójkątne ściany tak rozciętego wielościanu rozkładamy na boki. Każda ściana w swoją stronę. Rozkładamy zupełnie na płasko, jak będzie wyglądała figura po rozłożeniu. Przede wszystkim będzie to figura płaska, dwuwymiarowa. Będzie wyglądała tak, że kwadratowa podstawa będzie znajdowała się w środku tej figury to ten kwadrat. Narysujmy ten kwadrat na oddzielnym rysunku. Jaka jest długość jego boku? Ten kwadrat ma wymiary 3 na 3. Wiemy z treści zadania, że jest to ostrosłup kwadratowy. Oznacza to, że jego podstawa to kwadrat, czyli każdy z tych boków ma długość 3 i każdy z tych boków również ma długość 3. Możemy na siatce zaznaczyć podstawę tym samym kolorem. Jeżeli rozłożymy trójkątne ściany, to jak to będzie wyglądać po rozłożeniu? Tu będzie jedna ściana, tu będzie druga ściana. Wszystkie te trójkątne ściany mają dokładnie taki sam kształt, czyli również dokładnie takie samo pole powierzchni. Wszystkie te trójkąty mają taką samą podstawę o długości 3 cm i taką samą wysokość o długości 6 cm. Zaznaczmy wysokości wszystkich trójkątów: 6 cm, tutaj też 6 cm, tu też i tu 6 cm. No i teraz, żeby obliczyć ile potrzeba złotej folii na pokrycie statuetki, wystarczy dodać wszystkie powierzchnie tych pięciu figur płaskich jednego kwadratu i czterech trójkątów. No to dodajemy. Pole powierzchni tego kwadratu w środku jest dosyć łatwe do obliczenia wynosi 3 cm razy 3 cm, czyli 9 cm2. Jakie jest pole powierzchni każdego z trójkątów? Wystarczy, że obliczymy pole jednego i pomnożymy razy 4, bo wszystkie trójkąty są takie same. Na przykład pole powierzchni tego trójkąta wynosi 1 druga razy podstawa, czyli 3 razy wysokość, czyli 6. 1 druga razy 3 razy 6 to 1 druga razy 18, czyli 9 cm2. Jakie w takim razie będzie pole powierzchni całej tej figury będzie równe pole powierzchni kwadratowej podstawy 9 Plus 4 ściany boczne, których pole powierzchni wynosi 9 cm2 każdej. Możemy to zapisać jako 4 razy 9 albo jako 9 plus, 9 plus 9 plus 9 plus 9. Żeby nam się nie pomieszały dziewiątki, zapiszmy jeszcze na koniec, że to jest pole powierzchni pojedynczej trójkątnej ściany bocznej, czyli te 4 dziewiątki to pole powierzchni bocznej, pole powierzchni wszystkich trójkątnych ścian. A ta dziewiątka to pole powierzchni kwadratowej podstawy. Czyli to się równa 9 plus 4 razy 9, albo 5 razy 9, czyli razem 45 cm2. 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. Plus 9.